Dzień dobry, a właściwie powinienem powiedzieć Grützi, bo znajdujemy się w Lenzerheide, w przepięknej Szwajcarii i miejsce to reklamowane jest jako Bike Kingdom. Ale nie samymi rowerami Lenzerheide żyje. Owszem, jest to główny powód, dla którego przyjeżdżają tutaj turyści. Przede wszystkim fenomenalne trasy zjazdowe, enduro, szlaki, drogi szutrowe. Można tu naprawdę przeżyć najwspanialsze rowerowe wakacje życia. Można również pojeździć na szosie. Jest dookoła Lenzerheide kilka przełęczy, które warto zdobyć. Ale co ciekawe, na przykład gravele, które w Polsce są szalenie popularne ostatnimi czasy, tutaj właściwie nie istnieją, nikt nie używa takich rowerów. Szosa też nie jest tutaj bardzo popularna, zdecydowanie królują rowery MTB i to w tym najcięższym możliwym wydaniu. I właśnie takie rowery dzisiaj zamierzam przetestować. Jesteśmy w bike parku Lenzerheide, słynnym bike parku. Za mną monstrualna skocznia, na którą bałbym się nawet wjechać. Aż odwadniam się przez ręce, myśląc o tym, że miałbym stamtąd skoczyć. No nie będę skakał. Natomiast flowline, tutaj trasa niebieska, trasa czerwona, to jest to, co dzisiaj będę robić i do czego zachęcam, bo naprawdę warto. Lenzerheide to w ogóle miejsce, które warto odwiedzić, jeśli kocha się sport, bo oprócz tego, że możemy pojeździć doskonale na rowerze, to jeszcze mamy do dyspozycji jezioro, na którym można uprawiać liczne sporty wodne. Mamy możliwość wycieczek pieszych, z których ja osobiście nie korzystam, ale jest to też popularna forma aktywności. No a zimą jest to ośrodek, w którym jest 200 km tras narciarskich. Oprócz tego fantastyczne trasy biegowe wokół. Więc naprawdę mało jest miejsc na ziemi, myślę, przyjemniejszych do życia niż właśnie Lenzerheide. Także cieszę się, że mogę Wam pokazać to miejsce. A teraz zapraszam na trasy zjazdowe. I'm just good at caring too much. I jesteśmy już w ciuchach downhillowych. Są kaski, są zbroje, ochraniacze wszelkiego rodzaju. Mam nadzieję, że się nie przydadzą dzisiaj. A moją przewodniczką po trasach zjazdowych w Lenzerheide jest Dominika, która pracuje tutaj w sklepie rowerowym i wypożyczając rowery spełnia dziecięce marzenia dużych chłopców. A oczywiście w czasie wolnym też penetruje tutaj trasy zjazdowe. Powiedz, to czy to fajniejsze zajęcie niż oglądanie telewizji? Zdecydowanie, ale nie fajniejsze niż jazda na nartach. Która również tutaj jest możliwa i równie doskonała jak rowery zjazdowe. Także jedziemy sprawdzić flowline na początek, a później może dołożymy do tego fragmenty trasy czerwonej. I'm just good at caring too much. Is it too much to ask that you be your mind? I never was good at. I'm just good at caring too much. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że prosto z downhillu można zjechać tutaj do tego pięknego jeziora i schłodzić się po ciężkiej orce, co niniejszym zamierzam uczynić. No ale nie samym kolarstwem MTB człowiek żyje. Żal byłoby nie wykorzystać pobytu w Szwajcarii do tego, by nie przejechać się na szosie. Także zapraszam na przełęcz Albula. Zobaczymy, co Lenzerheide ma do zaoferowania tym, którzy lubią jeździć po asfalcie.
Znajdujemy się w miejscowości Tiefenkastel, kilka kilometrów na południe od Lenzerheide. I stąd na przełęcz Albula 30 km świetnego podjazdu. Tiefenkastel leży na 850 metrach, a cel dzisiejszej wycieczki to 2315. Będzie co jechać. Zapraszam. Pod nominał. Jesteśmy w Bergun, 1350 metrów nad poziomem morza. No i to ostatnia większa miejscowość przed Albula Pass, więc trzeba uzupełnić wodę, by być przygotowanym na atak. To, co widać za mną, to nie akwedukt, ani Fata Morgana wywołana zmęczeniem podjeżdżaniem w takim słońcu, ale wiadukt kolejowy. Otóż w Szwajcarii pociągiem dojechać da się prawie wszędzie. No i tutaj też wzdłuż całego tego podjazdu na przełęcz Albula znajdują się tory kolejowe. To jest ciekawostka. Pociąg Bernina Express jedzie z Chur w Szwajcarii do włoskiej miejscowości Tirano i mamy tu kilka stacji. To jest niesamowita sprawa. Absolutny czad. 55 tuneli i 196 takich wiaduktów, jak właśnie ten, który mijaliśmy. No i można sobie jeździć po górach pociągiem i obserwować. Oczywiście koleje są tutaj bardzo drogie, tak jak wszystko w Szwajcarii, ale podróż takim pociągiem jest absolutnie niezapomnianym doznaniem. Podjazd na Albule nie jest podjazdem hardkorowym. Owszem, jest to 30 km i 1500 metrów w pionie, więc jest co jechać. Natomiast nie ma tu takich sekcji jak, nie wiem, na Mortirolo, Kitaj czy San Pellegrino, że mamy kilkanaście procent nachylenia na bardzo długim odcinku i nie wiadomo, czy umierać, czy płakać. Tutaj zdarzają się takie sekcje kilkukilometrowe po około 10%, ale potem jest kilometr wypłaszczenia, około 5% nachylenia i można złapać chwilę oddechu, więc jedzie się naprawdę przyjemnie. Widoki są obłędne, szczególnie od miejscowości Bergun, gdzie kończy się właściwie ruch samochodowy. Potem już tylko taki ruch turystyczny. Dzisiaj jest sobota i środek wakacji, więc jest on nieco większy niż zwykle, ale nie jest uciążliwy. Więc jedzie się naprawdę fantastycznie. Polecam do celu 200 metrów w pionie, także już za chwilę będziemy na szczycie. Przełęcz Albula zdobyta. Jesteśmy na 2315 metrach nad poziomem morza. Jeśli pojechalibyśmy dalej tam prosto, to dojechalibyśmy do jednego z najbardziej ekskluzywnych kurortów narciarskich na świecie, czyli do słynnego St. Moritz. Można by też odwiedzić Davos, gdzie lubią przesiadywać na spotkaniach politycy wszelakiej maści. Albo też pojechać jeszcze dalej w prawo i dojechać do Silvaplany, która jest absolutnym królestwem kitesurfingu i windsurfingu tutaj w okolicy. Naprawdę imponujący widok, tyle latawców, ile jest na tym jeziorze, no to
poruszające widowisko. Natomiast my zjedziemy z powrotem do Lenzerheide. Trzeba pamiętać o założeniu wiatrówki. Mimo że jest ciepło, to na zjeździe teraz 30 km zjazdu, więc trzeba być na to przygotowanym. Także zakładam wiatrówkę i nagroda za trud włożony w ten podjazd. I'm just good at caring too much. I'm just good at caring too much. Is it too much to ask that you be all mine? I never was good at sharing. I'm just good at caring too much. Kolejnym miejscem, które wręcz mnie urzeka w Lenzerheide, jest pump track zbudowany w samym centrum tego miasteczka. Nieopodal kościół, boisko do piłki nożnej. No i właśnie ten obiekt, który jest wykorzystywany zarówno przez najmłodszych, bo do tego przede wszystkim został stworzony, ale też kusi dorosłych. Więc tutaj, szczególnie w takich godzinach popołudniowych, po pracy, można spotkać naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. Świetna zabawa. Ja też ćwiczę, jak na razie, co widać na załączonym obrazku, trochę nieudolnie, ale trzeba się poprawić, więc wracam i polecam, bo to jest super zabawa.